Siema, z tej strony MazXS, witam was w Frostpunku jedynce. Na scenę ruszył nowy dom. No kurde, tak miałem niby kończyć tą sesję, ale no powiem wam, no nie, no kurde, jestem bliski końca, no nie mogę tak odpuścić. Będę nawalał tą sesyjkę. Wam oczywiście przypominam, żebyście zostawili lajka, czy zostawili subskrypcję, jeżeli tego dalej nie robicie, a już jest późny odcinek. Oczywiście też zachęcam was do napisania komentarza LMO, ale też możecie już pisać propozycje własnych gier i pisać, czy chcecie zobaczyć niezadowolone ten podejście na autorytaryzm, ale nie wiem, czy tam są jakieś duże zmiany, tak szczerze. Więc ja bym chyba wolał od razu lecieć w kolejny scenariusz, co nie? I jeżeli chcecie, to możecie napisać, który scenariusz będziemy robić. Czy Arki, czy Ostatnia Jesień, czy jeszcze jakiś tam był. Na krawędzi on chyba się nazywał, nie wiem, no pamiętam, że są trzy. Chociaż nie wiem, czy mnie najbardziej na ten moment obecny nie jara albo na krawędzi, albo Ostatnia Jesień, ale chyba na krawędzi bym robił, nie wiem, no możecie się zasugerować moją propozycją. Dobra, lećmy do gry. Mamy mało zasobów, dużo ludzi, a dużo trzeba działać. Dobra, jest balony. A mamy, doszły nam jakieś tutaj nowe technologie? No nie, oprócz tego balona to nic nie ma. Okej. No to lećmy w nowy projekt automatonów. 30 nosek dają, 30 stali, czy optymalizację? Dawaj, optymalizację walimy. Tylko ty mi powiedz, o, ale tu ciepło. Ty, to się opłaca w ogóle grzać, jak tu tak ciepło? Ale dobra, zaraz minus 2 będzie. Dobra, to na razie wyłączmy piec, niech on się ochładza. Przygotujmy się na burzę, zmniejsza się nadzieja. No tak, świetnie. Kapitanie, naukowcy nie wierzyli własnym oczom, ale sprawdzili obliczenia trzykrotnie. Mówią, że najsilniejszy wiatr podczas burzy doprowadzi do temperatury, jakiejkolwiek jeszcze nie doświadczyliśmy. Polowania będą niemożliwe, rośliny w cieplarniach zamarzną. Wszyscy, którzy zostaną poza miastem, zginą. Podobnie jak my, jeśli nie zadbamy o ogrzewanie domów, musimy się przygotować. Okej, mam jakiś licznik? Tak, mam. O kurde, jak dużo mam tego licznika. Żywność, check. Obozy terenowe, wycofaj wszystkie obozy i zjadowców. Poprawki, uratuj ocalałych ze szczeliny lodowej, kryjówki we śniegu i głębi jamy. A, bo tu jeszcze oni mieszkają. No to idziemy tam. Ale ta ściana jeszcze jest chyba w miarę daleko, więc... Jeszcze ocieplenie będzie, to damy radę. Opracuj technologię zwiększonej mocy trójki, opracuj technologię regulacja przeciążenia. Okej. Okay. Tylko gorzej, że jeszcze więcej mieszkańców dostaniemy, no. Co ja mam z nimi robić? Zapasy żywności są gotowe. Zapasy żywności powinno wystarczyć na co najmniej tydzień, aby burza nie potrwała dłużej. Mam na 13 dni. A jeszcze będzie więcej tych, kurde, mieszkańców. Dobra, to oznacza, że ja nie mogę tutaj tego... marnować czasu i trzeba jak najszybciej lecieć w hangar latających myśliwych. Tylko... Drugie pytanie. Bo tutaj po tym miejsce będę się zabierał z magazynów, ale nie. Dobra, czekaj, tylko ile my mamy ich? 41. Latający myśliwi, mieszkańcy, żywność, to jest 15 osób na jedną tą. Czyli 30. To jest dwa hangary. I zostanie nam 11 osób. Ale ja mam jeszcze w innych miejscach też tych. Dobra, to ja bym jeszcze wysłał. Hangar myśliwych. Dobra. Mam 28 inżynierów. W takim miejscu mógłbym zabrać tych, wysłać inżynierów. Drewna mało, mało drewna. Niezadowolenie wysoko leży. Chorzy są. Masz 5 pacjentów? Masz, dawaj im żarcie, niech oni szybciej wyleczą się. Szpital w domku. Dobra, 24 godzina zmiana, szybko. Dlatego, że ja muszę już skończyć badania tych technologii, co nie? Ten obiekt będzie... A, dobra, no tak. Zwiadowcy dotarli do lodowej szczeliny. Balon zakończono badanie. Dobra, lodowa szczelina. Znaleźliśmy umierających ludzi, o których powiedzieli nam uchodźcy na Srasa. Ci na szczęście skrywali się w szczelinie lodowej. Dobra, zbadaj. Ci ludzie ledwo trzymają się na nogach, choć schronili się w szczelinie lodowej. Wielu z nich doznało poważnych odmrożeń i hipotermii. Możemy im jednak pomóc, jeśli szybko zabierzemy ich do miasta. Nie,
dadzą rady iść o własnych siłach, niektórzy nie są w stanie nawet mówić. Obóz wulkanu. Nie no, zabierzmy ich do miasta. Trochę robotników, trochę dzieci. Skręć do obozu wulkanu. Dobra, zgarniajmy ludzi. Nie, no jeszcze te... Kurde, ale jest emocje. Nie wiem, kiedy zgarnąć na obóz, ale to wystarczy chyba kliknąć i już zacząć go zgarniać, więc... Nie wiem, no będzie niedługo ciepło, no to nie powinno być zimno, prawda? Ja nie wiem, ile ja mam czasu. A, 7 dni przygotuj się na burzę. To tam 6, jak 6 dni będzie, to wtedy dopiero zgarniemy obozy polowe. No, będzie git. 20, mam jeszcze 20 w ogóle robotników. Czy jakieś miejsce nie pracuje? Nie, ale fajnie było, jakby zaczęli budować. Może jeszcze jedną chatę tych od technologii postawimy. Tylko tak, co ja chcę wynaleźć? To jest spoko. Lepszy automat medyczny. No to ja bym chciał wynaleźć. No tak szczerze, no jeszcze bym to bym wynalazł, ale... Nie wiem, nie widzę trochę. Ale czy ile czy retura nas kosztuje? Nie kosztuje już rdzenia. Nie wiem, nie wiem. A ile mamy mieszkań? 17. Tutaj niby jest ten w domie opieki. Jeszcze 7 miejsc w trakcie leczenia. Dobra, dawaj dwójkę. Na węgiel kończy się miejsce. Trzeba włączyć generator. Ciepło jest, ciepło jest. Ty dawaj, w cieplarniach włączymy ciepło i w szpitalach włączymy ciepło. Już tak szczerze. A w kopalni, a nie da się, bo jeszcze nie jest wybudowana, no tak. Chociaż tak szczerze nie wiem, czy ja bym nie chciał tego włączyć. Czyli co tu mamy? Tu też jest cieplarnia. To może to włączmy. Dom opieki wywalone. Na ile węgla niby starczy? No około 19. Jak zobaczymy na statystyki węglowe, no to produkujemy więcej węgla. Dobra, na razie niech się osłabia ten. Niech i tak to działa. Ten tartak fajnie by było, jakby już skończył. I... Znaczy jeszcze ten by musiał też skończyć. Żeby achievementa zdobyć, to wszystkie tartaki by musiały skończyć robotę. No ale robot już działa. Nie, halo, robocie. 90% robot już działa. Dobra, mamy optymalizację autobotów. A, większa moc. Dobra, może najpierw wynajdźmy to, co oni chcą. Tak, kolejny dzień. Zadowolenie spadnie. Dawaj, odpalamy. A to co robi? A, spadnie niezadowolenie, wzrośnie nadzieja. Nie, bo może krzywda się stać, nie będę ryzykował. Mamy jednego bezdomnego, okej, okay, mieszkańcy dom. No kurde, tutaj trzeba wybudować. Dobra, wybudujemy 3, bo jeszcze trochę do nas przyjdzie ludzi. Dobra, ten już tu dociera, ten już tu dociera. Brak ogrzewania, generator przestał działać. Na wszystkim jest ciepło. 10 inżynierów do kopalni, oczywiście na dłuższe zmiany i na ciepełko. Rdzeni parowych nie mamy niestety. A, już mamy miejsce dla tych, dawaj. 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 A, w kuchni może pracować automaton? Nie, dom... Tak, dobra, może pracować. To on, żarcia oni będą normalnie produkować, jeżeli będzie zbyt zimno, jak dla ludzi. A, mam jeszcze 15 robotników. Ej, to jeszcze można by było. Żywność, hangar latających myśliwych. Czek. Drewna nie ma. No nie ma drewna, kurde, a te hangary trzeba powiększyć, bo zaraz jedzenie znowu będzie za dużo i węgla za dużo. Co nie? Zjadowcy dotarli. Obóz Wulkan. Zbliżając się do obozu, widzimy, że jego mieszkańcy są zajęci pakowaniem się. Rozebrali kilka chat, żeby zbudować prowizoryczne sanie. O, oni wiedzieli, że my ich uratujemy. Szczyt sceptycyzmu.
Zmierzacie w złym kierunku. Naukowcy biorą nas za uchodźców, a kiedy opowiadamy im o naszym mieście, wyglądają na skonsternowanych. Jest chyba zbyt blisko burzy, żeby ją przetrwać. Cóż, możecie porozmawiać o tym z Narsnenem, o ile zdołacie go znaleźć na południu. Naukowcy zakończyli pracę w tym miejscu. Moglibyśmy ich przekonać, żeby się do nas przyłączyli i pokazać miasto. Wiadowcy doprowadzą chorych do miasta i szybko i bezpiecznie. Wskażmy naukowcom drogę. Naukowcy mogą się walić po drodze. Pozwólmy naukowcom odejść. Czy jest achievement za zbieranie więcej ludzi? No jak się tak przegląda te achievementy, no to naprawdę fajnie, że ich jest dużo i takie są, no, dosyć ciekawe. Ale nie ma żadnego achievementu za ratowanie chyba ludzi. Znaczy jest tam, że uratuj wszystkich uchodźców, którzy zmierzają do ciebie, a to są po prostu naukowcy, którzy siedzą. Więc tak szczerze nie wiem, ale jest achievement za to, żeby mieć 650 ludzi w wiosce, więc zaprowadźmy naukowców do miasta. Dawaj. Jeden, co może dosyć... Jakaś lodowa równina jest w tamtym miejscu. No miejmy nadzieję, że my to wszystko pozbieramy zanim tego... No mam 584, no to trzeba ich pewnie wszystkich pozbierać i wtedy będę miał 650. To nie? Dobra, jak tam jest? Drewna dalej brakuje, prawda? Tak, prawda. Ale można by było te małe składy tutaj trochę pobudować, bo mamy jeszcze tutaj te takie małe miejsca, które są przystosowane tylko do tych małych składów. Okej. Wiadowcy dotarli bezpiecznie, doprowadzając kolejnych ludzi, którzy są chorzy. No dawaj, idź tam i stamtąd pójdziesz tam. A nie, czekaj, a może tam pójdzie? Ty wiesz co, ja go wyślę w tamtą stronę, bo burza idzie z tamtej strony, więc chyba będzie tak lepiej. Brak ogrzewania. Co ty tam nie powiesz? Okej, okay, to może jednak nie będzie, a może to będzie przedostatni odcinek? Nie no, 7 dni zostało do burzy. To albo to będzie przedostatni odcinek, albo przedostatni. No. No ale dobra, znowu brakuje nam domów. Trzeba tą technologię tak naprawdę kończyć badać. Ale nie mogę walnąć niezadowolenia. Nadzieja nieznacznie wzrośnie, dawaj. Dobra, no najwyżej ktoś się skrzywdzi. Muszę te niezadowolenie zbijać, bo muszę wynaleźć te rzeczy jak najszybciej. Regulator przeciążenia on jeszcze chce, żeby wynalazł. Dobra, 24 godziny. Uff, dobra, to nie jest aż tak potężne. Uderzenie w naszą ten, produkcję. Automaton, automaton stoi, bo nie ma jak się tego. Dobra, niech generator się zacznie grzać. No nie wiem, niby drewno ma jest tego, a tak wolno jest robione. To jest najlepszy budynek do robienia drewna. A, mamy jeden rdzeń parowy. Tak szczerze. Na 14 dni na 2 dni. A, tu jest budowane dla nich 15. Co, kopalnia węgla? Zasoby. Kopalnia węgla. Czekaj. Parowa kopalnia węgla, bo my chcemy ulepszyć kopalnię. Ej, tu naprawdę jest miejsce. Nie, nie ma. Tu jest gdzieś miejsce było. Ty, nie, to jest miejsce było tylko na 3 kopalnie? A nie było właśnie na... jednak tylko na 3 kopalnie? Nie wiedziałem. Dobra, dawaj, parowa kopalnia. Szybko przebudowa. Achievement. Spraw, by 600 mieszkańców mieszkało. Mieszka. W domach, oczywiście. Dobra, mamy technologię. Oni chcą, żebyśmy ten regulator przeciążenia walnęli. Więc walnijmy go. Czekaj, czemu ty siedzisz i nic nie robisz? Gościu, szybko, szybko. Cena przetrwania. Wszyscy ci ludzie są poważnie chorzy i skrajnie wyczerpani. To cud, że jeszcze żyją. W ich kryjówkach w śniegu jest tylko odrobinę cieplej niż na tym lodowym pustkowiu. Nie przeżyją nawet jednego dnia, jeśli ich natychmiast stąd nie zabierzemy. Zabierzmy chorych do miasta. Dawaj, dawaj, bo ja potrzebuję 650 mieszkańców. Oj, kolejne, kurde. Obóz Metero. A co oni tutaj tyle tych obozów zrobili? Ja jeszcze każdego muszę prowadzić. No wbijemy te 650 i potem już reszcie każemy sobie samemu łazić, co nie? No bo to już trochę
Trochę jest męczące, że za każdym razem nasz ziomeczek zwiadowca musi się zawrócić, co nie? I ich zaprowadzić. Dobra, lecimy na dwójce. Ty, mamy tylko chore dzieci, ale nie mamy na przykład dzieci inwalidów. Znaczy dzieci inwalidów, boże, nie mamy po prostu inwalidów. Ale cały czas miejsca się pojawiają w szpitalach, więc jest git. Co tu się dzieje? A, bo to już zostało wybudowane i drogę dopiero podciągnęli. 450 racji żywnościowych. Dawaj. Co tam się dzieje? Zrozpaczony ojciec, uciekinierka. Kapitanie, przyszedłem do ciebie. Jakiś człowiek mówi, że jego córka uciekła, kiedy rozeszła się wieść o burzy. Chcę pożyczyć sanie zwiadowców i poszukać dziewczynki. To już duża dziewczynka, ale zawsze była impulsowa i łatwo ją było przestraszyć, wyjaśnia mężczyzna. Muszę ją znaleźć, nim będzie za późno, tylko ona mi została. On zginie, powstrzymaj go. Ten człowiek zostanie siłą zatrzymany w mieście. Wyposażmy go na podróż. Zużyje 30 racji żywnościowych, zignorujmy go. Dobra, masz 30 żarcia i powodzenia. No i wolna wola jest, co nie? Mamy dużo ludzi, więc no tak. Nie zabolało nas zbytnio. No kurde, z kopalni uciekł. Dobra, inżynierów mamy w zapasie. A dobra, tu już budynek działa. Zapraszam 15 latających myśliwych. Zostało nam jeszcze 11 inżynierów. Wiecie co? Domek inżynierów, żeby już to ruszyć. Już tak szczerze, co ja chcę ruszyć? To. 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 To chyba nie. To. No i to tyle. Dobra, bo i tak nie mamy co robić, to ja tym bardziej chyba zainwestujemy w to. Dawaj, dwa domy inżynierów. Dwa domy będą spoko. Dobra, generator już się rozgrzał, zaraz będzie ten. Roboty też by się przydało robić, tylko nie mamy tyle rdzeni, ile bym chciał, żeby było na te roboty. Normalnie, no jest świadomie, jednego rdzenia nie zdobyliśmy. No bo tego automatona, co my mamy, to można było rozkręcić i mieć dwa rdzenie, czyli dwa automatony. Ale my kopalnie budujemy, no nie wiem, no mam nadzieję, że będzie dobrze. No i jakoś nam się w miarę uda przetrwać. Ty, bo trzeba te ciała wykorzystać, dopóki jeszcze się da. Dobra, dawaj, ciała do użyźniania gleby. Ciała do użyźniania gleby. Ciała do użyźniania gleby, a tu nam brakuje ciał. No i dobra, dzięki temu będzie trochę więcej żarcia na rynku. Zwiadowcy numer 6 dotarli z tymi naukowcami. Dobra, jak dotarliście... Oj, oj, oj. No kurde, niebezpiecznie to wygląda. Dobra, dawaj tam do strony. A ty już tak naprawdę możesz skręcać w tamtą. Straszna kijuwa, straszna kijuwa. Ja nie wiem, czy ja uzbieram tych wszystkich ludzi. To 7 dni. Dobra, czekaj, gdzie jeszcze mamy robotników? A, robotnicy pracują w kopalni. No ogólnie można by było się pozbyć ich, dać ich. I teraz mam 13, no jeszcze dwóch mi brakuje. A, tutaj. Mam ładnie 15, to latający myśliwi, co nie? Żywność, hangar latających myśliwych. A jak najwięcej tego żarcia. Ten, nie przeżyjemy tego. Lucyna! Jak mamy się poradzić z taką potworną siłą? Ale czy wy możecie, kurde, się schować? I nie wyrażać tych opinii na głos? Cezurę trzeba wprowadzić. Bo tylko straszą naszych obywateli. Dobra, jest u nas ciepło bardzo mocno, dwa poziomy w dół idzie ten, ale zaraz potem temperatura w górę idzie. Nie no, tutaj jest dopiero chyba ten szkwał, zanim podejdzie, to jeszcze mamy trochę czasu. Bo ty idziesz do obozu, a ty idziesz tam. Czekaj, nie. Ty idziesz do obozu, a ty idziesz tam. 7 godzin, dobrze. Mamy achievement kolejny, ulepsz maksymalnie generator, moc, zasięg i wszystko, okej. Tylko my teraz chcemy układ bezpieczeństwa generatora,
Obciążenie narratora będzie wzrastało 25% wolniej, zmniejszać się 25% szybciej. Świetnie, dawaj, dawaj, szybko, szybko. Trzeba się przygotować. Dobra, żarcie. Kuchnie za wolno przerabiają. Ile mam tych jeszcze dzieci? Mam jeszcze trochę tych dzieci. Dawaj, tu dwie kuchnie postawimy. Dobra, robi się zimno. Daj dwójkę. Grzej, generatorku, grzej. Bo marnie będzie to wyglądało. Dobra. Dawaj, oczywiście ciepło, przedłużona zmiana. Dawaj, ciepło, przedłużona zmiana. Ile my mamy? 7 jeszcze robotników. Dobra, wy, 24 godziny, dawaj. Dobra, generator się rozgrzewa. Jest minus 70, ale zaraz będzie cieplej. Przy minus 70, na ile nam starczy węgla? A, jest jeszcze przychód dodatni, świetnie. Znowu żarcie nam się przyblokowało. A, tam jest zbyt zimno, żeby działać. Dobra, to trzeba niestety grzejnik włączyć, ale czekaj, no my musimy mieć 150 drewna. A dobra, zaraz będzie, dawaj dwójka. Bu, 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 bu. Dobra. 75 stali. Jak tam technologia? 240 bonusa. Potencjalnie 240, okej. Okay, dobra, mamy kolejne prawa. Zupa. Żeby żarcie pomnożyć. Zupa. A, dobra, wszystkim się przyłączyła automatycznie zupa. Kurde, powiem wam, że ja nie widzę, kurde, tych budynków. Dobra, i tu jest też zupa, dobrze. Oj, no niezadowolenie wzrosło, ale... Jak tu żyć z zupą? No, co ja mogę wam poradzić? Trzeba było jeść, jak jeszcze nie było zupy. Co tam się dzieje? Wskazówka od wiernych, dobra. Nie okradzono nas. Ile jest jeszcze złodziei? 20. Ja nie wiem, jak niby mam się pozbyć tych złodziei z miasta. 8 bezdomnych? O kurde. A, tu trzeba odpalić. Żeby ciepło było. Ty, a ty nie jesteś właśnie w zasięgu tego? Nie, nie jesteś. Najchętniej to bym powywalał te wszystkie domy naukowe, tylko no, trzeba pobadać. Dobra, mamy kolejnych chorych. Dobra, pauzuj, pauzuj. Na początku... No nie ma żadnych opcji. Bardzo małe ryzyko zachorowania. No dobra, to odpal grzejnik w takim bądź wypadku. Dobra, ty idź na razie do kryjówki w śniegu. 2 godziny masz jeszcze tam. Ty tu... Dobra, no jest spoczka. Dobra, idźcie, idźcie. Mamy 24 ludzi. No ta, mamy tu myśliwych, tylko ta, no nie mam magazynu. Dawaj magazyn, szybko! O, zasoby. Duży magazyn. Jest miejsce, dawaj, szybko. Budujcie mi to. Czy jeszcze jeden magazyn by się przydało zbudować. Tu mam mini magazynek, więc ja tu dodam na surową żywność. Ty, ten co w cieple jest, dawaj, ja mu go zmuszam do dłuższej zmiany. O, bo ty w cieple żyjesz, więc ty też tam musisz lecieć, dobra. Wszystko na razie jakoś tam śmiga. Bo te cieplarnie będzie można potem rozmontować, jak podobno mają one i tak nie działać. Co nie? I możemy dzięki tym cieplarniom pobudować sobie kopalnie więcej. I... O nie, chociaż tak naprawdę więcej kopalni. Tą kopalnię możemy jeszcze tylko raz ulepszyć, jak jeszcze jeden rdzeń dostaniemy. Rdzeń jedzie. Tak naprawdę nic nie możemy zrobić, to te returny trzeba jednak ten wynaleźć, żeby roboty potem przepalały. Kurde, mam tyle ludzi do pracy, że ja nie wiem, jak to tam ma działać. Dobra, wy,
Masz ciepło, zwiększone zmiany, dzieci. Ty jeszcze tutaj jesteś zajęty. Nie wiem, czy ten dom uciech nie trzeba będzie wybudować, wiecie, bo ludzi tak mamy dużo. Opracowano bezpieczeństwo generatora. Dobra, na początku chcemy tańsze te. Tak, na początku to wynajdźmy. W szpitalach, nie, tutaj. W lecznicach będą cały czas pracować naukowcy. Czy inżynierowie. Jeszcze 9 robotników mam. 7 inżynierów. Zwiadowcy dotarli. Układ bezpieczeństwa generatora jest to wybadany. Dobra. Postrzępione skały. Wydaje się, że powierzchnia... O, to węgiel i stal. Powierzchnia popękała w wyniku wstrząsu wywołanego wybuchem pod ziemią. Być może znajduje się tam podziemna baza. Zbadaj. Niebezpieczeństwo w głębi. Ruiny podziemnej bazy cuchną siarką. Zapewne dawniej było to ciepłe i bezpieczne jej schronienie, ale teraz zapuszczenie się dalej wiąże się z poważnym ryzykiem. Przeczesując ruiny, znaleźliśmy aktówkę z podpisem Nonsena. Wewnątrz znajdują się interesujące schematy. Okej. Okay. Zyskano użyteczną technologię. Zabierzmy tę technologię. Dobra, dawaj tego obserwatorium szybko. Kurde, niedobrze, to cały czas w tym kierunku mnie to prowadzi. Dobra, mamy tą technologię. Jeden domek by nam się też przydał. Dobra, dawaj tu ten dom. Ważne, że koło kościoła będzie stał. Dwóch ludzi jest w trakcie leczenia. A, nie ma domu. No to nie dziwne, że zamarza. Ale jest w trakcie leczenia, no to nie wiem, co mi chodzi. Dobra, pokaż mi tą technologię. Ja jestem chyba jakimś ślepym dzbanem. No nie ma nic. Nie ma nic takiego, no zobaczcie. Tu mamy tylko tą jedną technologię, którą olewaliśmy. Tu mamy technologię, no te od drzewa i tak dalej. No to on będziemy chcieli rozwinąć. Tu mamy, że niby ta specjalna technologia, ale... Nie, no bo tu jest ta specjalna, ale ja to badam. Chyba, że... Czekaj, a oni nie mają tego schematu przy sobie? Nie mają tego schematu przy sobie. A nie wiem, wam powiem. Nie widzę tej specjalnej technologii, no nic na to nie poradzę. Dobra, ale tak, mamy dalej chorych. No, w końcu Tartak skończył rąbać z drzewa w tym miejscu. Tam jeszcze trochę drzewa zostało. Inżynierowie. No ja bym tu z chęcią zabrał tych robotników i wsadził tam 10 inżynierów. I z tego widzę, że mam 17. To ja tych dwóch mogę wsadzić do pubu. I mam 15, która tutaj czeka właśnie na latających inżynierów. No. Żarcie zaczyna znowu się przepełniać, ale no nie mamy surowców. Co tutaj? A, kuchnia. Zapraszam. Dobra, już żarcie będzie przerabiane. Ile tych technologii mi zostało? Tempo badań 264. Ty, a muszę zobaczyć, czy jest achievement za wynalezienie całego drzewka. Dobra, achievementa za wynalezienie całego drzewka nie ma, ale jest za 700 osób też achievement, widzicie? Więc warto zbierać te osoby. A i dajmy żarcie, żeby ci się szybciej... leczyli. To niezadowolenie. Boli trochę, boli. Mamy do 15 tych, 9 tych. Nie wiem, co oni robią. Gdzie leczyć i gdzie budować. Dobra, niektórzy budują. A ziomek dotarł. Dawaj do obozu Meteo. Meteo? No tamtego. Meteor, sorry. Do tamtego obozu pójdziesz, tamten środkowy pójdzie do tamtego dopiero. Dobra, i no tu będzie... A nie, sorry. Tu będziemy chcieli posiłki trzymać. Technologicznie oczywiście, że idziemy w... a jest ta unikatowa mistyczna technologia? A wiecie co, nie będziemy budować węzłów grzewczych, bo ja chcę achievement przejść grę bez budowy węzłu grzewczego. Co nie? Myślę, że to będzie spoko, by zgarnąć. Dawaj returnę. Wynajdziemy.
Dobra, latający myśliwi, szybko. Hangar myśliwych. Może i być tam w oddali ten jeden. Tylko oni nie chcą tego zebrać, bo to jest mi potrzebni, są latający myśliwi, bo tu będą robotnicy kolejni. Domy są jakieś tam budowane, są ludzie, którzy są zamarznięci, bo oni budują. Ty, ale są miejsca w szpitalach, no nie... Nie udawajcie. No dobra, już nie są zamarznięci. Dobra, no i jest. Elo, dobra, zaczęli działać. Dobra, dawaj dwójkę. A, już mi stać też na magazyn. Zasoby, duży skład. A, wtedy drewno się pozbędziemy. Nie chcę się pozbywać tego drewna. Bo achievement za wydobycie całego drewna z mapy. O, w tym miejscu się idealnie mieści chatka. Dawaj. Wiesz, to jest głupota, bo to są... A nie, to składy zasobów. To nie jest głupotą. W takim razie dawaj tego. Dobra. Tam tu czas na odpoczynek. Pamiętajcie o modlitwie. Kryjówka w śniegu. To zasłonięty śnieg kryje jakieś schronienie. A, sorry, bo ja tu dopiero dotarłem. Ty jest, idziesz do głębokiej jamy. Idź. A, tu też mamy zużycie. A, ja to ślepy jestem na koniec gry. Zawsze dopiero jak się raz grę przejdzie, to dopiero się wie, co jest, nie, co jest jak. A im gra jest bardziej skomplikowana, to potrzebujesz więcej przejść, żeby się dowiedzieć, co i jak. Tu dom jest zbudowany. No właśnie, no to jest pięknie. Opracowano returu. Termostaty w returnach. Returny produkują 33% węgla więcej. Oczywiście chcę returne, czy jak to się nazywa? Już brakuje miejsca. Retora, sorry. 70 jednostek drewna zamienia na węgiel. Nawet może być tutaj. I tak to budujemy dla automatonów. Co nie? Zastanawiam się nad tym żarciem, czy jeszcze więcej żarcia. Na 2 tygodnie nam węgla, jak nam mało starczy. O Jezu. Węglu, czemu ciebie tak mało? Mamy rdzeń, ty, mamy rdzeń. Szybko, szybko. Doskonalona kopalnia węgla. Dawaj. A, oczekuję. Sorry. Obserwatorium Nonsa. Ten solidny budynek mógł przetrwać nawet surową arktyczną zimę. W środku roi się od wysokiej klasy przyrządów naukowych. Obóz wydaje się jednak opuszczony. Ostrzeżenie Nonsensa. Znaleźliśmy list pozostawiony przez Nonsensa i jego współpracowników. Trudno przewidzieć natężenie nadchodzących mrozów. Zapewne pobiją wszelkie rekordy. Wiatr o sile 10 stopni. Prąd strumieniowy zdaje się słabnąć wraz z wysokością. Później pogoda powinna powoli się poprawić. Kierujemy się w stronę tej apokaliptycznej burzy, aby potwierdzić nasze przypuszczenia. Żegnajcie, niech Bóg nas ma w opiece. Zbierzmy projekt technologiczny. Zyskamy użyteczne technologie. Miejmy nadzieję, że na pewno. A, i on poszedł w burzę, żeby to badać. Czy coś tu więcej jest? Nie widzę. Dobra, pójdziesz tam, żeby potem rozebrać ten obóz. Chociaż nie wiem, czy to coś da. Nie wiem, no ale niech pójdzie. Nic mi nie zaszkodzi przecież. Jak i tak on na razie nie ma co robić. Po 6 dni i 6 godzin. No burza jest tutaj. To jeszcze nie jest tak blisko. No jeszcze z rdzeń. 2 rdzenie bym chciał mieć, no. To by naprawdę było worth it, jeżeli uda nam się zdobyć 2 rdzenie. 5 godzin. Mamy trochę niby miejsca na niezadowolenie, ale... Uj, teraz mamy miejsce, dawaj. A, ty już byłeś, ty już byłeś, ty już byłeś. Ty. 24 godziny. Powodzenia. Są latające myśliwi. Jeszcze mam 11 robotników. Czyli są jakieś... Nie, to hangar latających myśliwych. Są jakieś prace, gdzie są jeszcze robotnicy. Ta, są. W pubie pracuje 3. Można by było ich też wysłać jako latających robotników. Szczerze, i tego nie mamy, i tego nie mamy, ale węgiel będziemy mogli kopać na bieżąco. A żarcia nie będziemy mogli kopać na bieżąco. W żarcie trzeba na pewno inwestować.
Aż monitor mi się chciał wyłączyć, tak długą sesję mam już. Świątynia natchnęła ludzi. No dalej z 20 przestępców. Obóz Meteor dotarli. Obóz Meteor. Obóz założony w dużym wgłębieniu w lodzie. Być może jest to krater po upadku meteorytu na szczycie stalowej konstrukcji zbudowanej nad wgłębieniem zamontowano wielokrążek. Spadająca gwiazda. Przeszukaliśmy pozostałości obozu. Najpewniej mieściła się tu baza naukowców badających pochodzenie dziury w lodzie. Miejsce jest opuszczone i nie znajduje się tu nic, co mogłoby się przydać. Nic tu po nas. Konwój w rozsypce, wielki krater. Ile tu mnie... Kurde. Ile tu mnie... Nie, nie, typie, typie. Zawrotka. Ile tu będziesz szedł? Jeden dzień i... 7 godzin. Dawaj, idź tu, potem ten. Nie, no coś jest nie tak. Ja nie mogę, że nagle tutaj jakieś obozy kolejne. Konwój w rozsypce. Dawaj, dawaj tam. Jeszcze nam brakuje 70, no tam. Mniej obywateli, ale no powiedzmy około 70, żeby dostać achievementa. No dobra, no zbieraliśmy już trochę surowców. Hangar latających myśliwych. O, tu się zmieścisz. Super. Jak dla mnie naprawdę git. Budujcie, budujcie. To wtedy tak, stąd muszę zabrać ich trzech, dać tu jednego inżyniera. I 14 ludzi będzie jeszcze zbierało nam żarcie, mam jeszcze 8 inżynierów. Jest dobrze. Chyba. Gdzieś ludzie zaczynają chorować, ale mamy miejsce, chyba nie musimy się przejmować. Kuchnie działają, te działają, naprawdę jest git. Mamy ten, miejsce do przepalania, ale to czeka na roboty. Dwóch zamarza. Mieszkańcy, domy. Chyba tu go położę. Tak naprawdę domy to czekają na rozbiórkę wewnętrznych kręgów, ale to... Zależy jak szybko technologię ogarniemy. Miechy w rednotach. O, naprawdę surowce mi się skończyły. 425. Zaskakujące, że mi się surowce skończyły. Ja nie wiem, czy ja chcę ale to ja może coś innego. Mam to. Nie no, tylko to bym chciał. Jestem ciekawy, co to są niby w tajne technologie, ale może w tym pierwszym podejściu te technologie nie działają, co nie? Albo nie istnieją w tym sensie. Nie no, już chyba wszystko oprócz... Tylko ta jedna technologia już została, wiecie co? To ja już powoli zacznę zlecać usuwanie tych chatek. Zostanie trochę surowców. I już ostatnia technologia nam została. Temperatura spadnie 1, dobra, do głębokiej jamy dotarliśmy. W tym miejscu teren gwałtownie się obniża, tworzy głęboką jamę, no i... W skalistym dnie leżą zwłoki i ranni ludzie. Zbadaj, długa droga w dół. Ci ludzie widocznie wpadli do dziury podczas ucieczki przed nadchodzącą burzą, co najmniej połowa z nich nie przeżyła upadku, ale wygląda na to, że moglibyśmy ocalić rannych, musielibyśmy przywiązać ich do sań i szybko przetransportować do miasta. Zabierzmy rannych do miasta. Ty dzięki temu masz tu punkt szybszej podróży, więc tu będziesz... Czekaj. Tu będziesz 13 godzin szedł, a tu będziesz 6 godzin szedł. Tak, no to tu trochę szybciej i stąd będzie pewnie szybciej. Dobra, no idźcie, idźcie i tak. Najgorzej z tym, kurde, żelaza brakuje. Dawaj, nie ty. Gdzie ty jesteś? Ciężko w hitboxy trafić. Gdzie tylko tu jest hitbox? Dobra, dawaj, niezadowolenie. Więcej żelaza potrzebujemy. Ale czy żelaza jeszcze więcej potrzebuje? No, na domy potrzebuje to żelazo. Chociaż tutaj zaraz surowce będą z rozbiórki. O, już za daleko się wykręciłem. Dobra, dotarli. To wszyscy wiemy. Odmrożenie mieszkańców trzeba byłoby amputować. Okej, czyli mamy jakichś zamrożonych mieszkańców. Ale my tego. A, bo jeszcze jednego domu nam brakuje. Zagrożenie wynikające z niskiej temperatury, utrata kończyn.
Jeden z naszych gości trzeba by wykonać amputację przez... bo zbyt zimno. Zostanie się na postawieniu prawa do opieki lub protrytką. Dobra, musimy coś zrobić. No ale my mamy te prawa, więc elo. Czyli mamy jednego inwalidę. To oznacza, że do fabryki wysyłamy ludzi i oni muszą zrobić jedną protezę. Co nie? Żeby gościu tam lepiej się żyło. Mamy adaptację. Segregację pacjentów nie chcę. Praca dzieci w ciężkich warunkach. No tu... Jak tam religia? Nowa wiara. Ciekawe jestem, czy jest achievement za to. Ale na razie ja bym nie wybierał tego. Chyba to bym chciał, dom uciech jednak. Nadzieja nieznacznie zmniejszy, ale niezadowolenie będzie opadało. A my potrzebujemy takich rzeczy. No nie. Niestety. Bo tutaj chyba każdy obywatel codziennie zbija to niezadowolenie, który pracuje tutaj, co nie? Ale to... A ty, ej, a wy zbijacie niezadowolenie? Tak, zbijacie. Dobra, to ja bym tam wysłał 10 inżynierów. Tu mamy wielki magazyn. Od razu walę węgiel. Się nie zastanawiam. I jeszcze jeden wielki magazyn by mi się przydał. Dobra, ale wykorzystajmy te nasze nowe prawa i 24 godziny na żelazie. Zatrudnieni tam będą ochotnikami, no właśnie pewnie. No nie chciałem wprowadzić tego prawa, ale no... Brutalne warunki mnie sprowokowały. Nie, chyba nie, nie ma tego achievementa, że zrób to bez... przejdź grę bez tego prawa, co no? Więc chyba nie muszę się smucić. Ty, a czekaj, ja już wybadałem wszystkie technologie związane z... Ta! Dobra, trzeba zacząć automatony robić. Jeszcze do nas idzie trochę chorych ludzi. A, dobra. Tu się już porozbierały chatki. Dobra, no dwie chaty chociaż powstaną. Technologia, kurde. Żelaza brakuje. Weź szybko. Im szybciej to zrobimy, to ja będę mógł te wszystkie chaty wywalić. Może tam zostawię z dwie, żeby jak może się pojawi jakaś ta tajemnicza technologia, to żebym mógł, to mógł ją wynaleźć. 4 godziny, 10 godzin. Ciekawe, czy stąd jest szybciej. Nie jest. Dobra, niech już idzie w tamtym kierunku. Ty już tam idziesz. Dobra, jest 53 minuta. No emocje sięgają zenitu. Wolno ten czas leci, co nie? Najwięcej jeden dzień minął, czy może dwa? Więc może jednak ten kolejny odcinek nie będzie ostatnim. Dobra, was zachęcam do zostawienia lajka, do zostawienia subskrypcji, żeby przygotować kolejnych odcinków. Zachęcam oczywiście też do napisania komentarza Lemo, bo to pomaga rozwojowi kanału, te wszystkie trzy rzeczy. I do zajrzenia w linki w opisie, tam jest Discord, harmonogram tygodniowy, ładnie wszystko opisane. Lemo z Irem, bez XS, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo!